Dzień dobry. Zapewniam Państwa, że ostatni raz już się tutaj pojawiam z dużym wystąpieniem. Potem już tylko będę zapowiadał dyrektorów, którzy będą odbierali tytuły Szkoły dla Innowatora. Dzięki Jacku za tę prezentację, bo ona też stanowi rzeczywiście świetny kontekst tego tej naszej rozmowy. My w Centrum Edukacji Obywatelskiej, jak słyszymy o wymiarze społecznym szkoły, to rośniemy o 3 centymetry do góry, więc cieszę się, że też to powiedziałeś. I bardzo ważny taki wymiar dla mnie też tego wystąpienia dotyczył tego, na ile to jest kurs na innowatora i na ile my łudzimy się, że da się na jakimś kursie wykształcić kompetencje proinnowacyjne, a na ile to musi być szkoła dla innowatora. Jesteśmy bardzo mocno przekonani, że to właśnie musi być jakby całościowe doświadczenie szkolne, które te kompetencje kształtuje. Ja mam dzisiaj taki przywilej powiedzenia o tym, co wypracowaliśmy w tym projekcie w zakresie dydaktyki kompetencji proinnowacyjnych. Będę mówił między innymi o tej publikacji, którą Państwo w Realu otrzymaliście tutaj w papierze, a Państwo, którzy jesteście z nami online na Facebooku i na Zoomie, możecie ściągnąć bezpośrednio z naszej strony internetowej. Będę mówił o kompetencjach. Dlaczego w ogóle mówimy o dydaktyce rozwoju kompetencji? To nie jest pojęcie, które jakoś wcześniej było używane. Mówimy o kompetencji jako o zdolności do podejmowania określonych działań, czyli stosowania w praktyce tego, czego się nauczyliśmy. I tak ta praktyka i transfer to są te kluczowe kategorie w mówieniu o kompetencjach, więc wykorzystywanie wiedzy, taki święty graal edukacji, tak? Bo my nie chcielibyśmy tylko, żeby nasi uczniowie rozumieli, co się dzieje wokół nich, ale chcielibyśmy, żeby mogli też z tym światem wchodzić w interakcję, więc praktyka, ale też kluczowy element, czyli transfer, umiejętność zastosowania w praktyce, ale też w innym kontekście. Uczę się tego w szkole, a potem stosuję to w pracy, albo w życiu społecznym, albo w życiu osobistym. Więc ten transfer wymaga takiego głębokiego uczenia się, a głębokie uczenie się oczywiście jest trudne, więc szereg wyzwań, które tutaj na slajdzie wymieniłem, związane z rozwijaniem kompetencji, to są złożone konstrukty. Bardzo duży nacisk musimy kłaść na ten praktyczny wymiar kształcenia. Musimy mieć w repertuarze naszych interwencji edukacyjnych takie metody, które pozwalają prowadzić ucznia za rękę na samym początku procesu i takie metody, które pozwalają temu uczniowi pracować samodzielnie. Ten kontrast między przedmiotowością szkoły a interdyscyplinarnością kompetencji. I to, co nazywamy dydaktyką kompetencji, to jest sztuka przezwyciężania tych wyzwań. To są metody pozwalające na budowanie wiedzy, to są metody pozwalające na rozwijanie umiejętności, ale też częścią tej dydaktyki dla nas jest również kawałek interwencji wychowawczych, bo ważnym komponentem jest tutaj też wpływanie na postawy uczniów, więc w oczywisty sposób nie można stawiać w opozycji wiedzy i kompetencji. Nie da się posiadać kompetencji, nie mając jakiejś wiedzy. To jest taka jakaś niepotrzebna polaryzacja naszej debaty edukacji, która pojawiła się w jakichś ostatnich latach, chcielibyśmy od niej odejść. I teraz, czy my już wszystko wiemy o tym, jak rozwijać te kompetencje? Odpowiedź niestety jest negatywna. Nie wiemy wszystkiego, ale wiemy sporo i warto korzystać z tego, co już wiemy, chociażby z tego, co już wiemy o rozwijaniu kompetencji prostych. Tutaj są na slajdzie trzy przykłady. Pisanie, czytanie, pływanie, również zupełnie z innego uniwersum. I stawiam taką tezę, żeby wykorzystywać to, co dobrze nam w szkole idzie i to, co mamy przepraktykowane, co wiemy o rozwijaniu kompetencji prostych, również w kształceniu kompetencji przyszłości. To też są kompetencje, to właśnie czytanie, pisanie, liczenie i poświęcamy w szkole kilka lat wprost na nabywanie tych kompetencji. Nie uczymy się ich przypadkowo. Nie zakładamy, że uczniowie nauczą się czytać, bo akurat korzystamy z książki. Tak? Nie mówimy, nie dajemy zadania uczniom przeczytajcie, albo nie dajemy zadania uczniom popływajcie, tylko robimy to w sposób znacznie bardziej metodyczny i w szczególności tu albo instruktorzy pływania, albo nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mogliby wskazać bardzo precyzyjnie etapy rozwijania tych kompetencji. A z jakiegoś powodu, jak zaczynamy się zajmować kompetencjami przyszłości, kompetencjami proinnowacyjnymi, to próbujemy ich uczyć w zupełnie inny sposób. I to jest jakoś nietrafne. Pracując z nauczycielami często proponujemy takie ćwiczenie, że pomyśleć,
co było dla mnie ważne, kiedy ja się uczyłam, albo kiedy ja uczyłam się czytania, albo pisania, albo pływania. I zapewniam Państwa, że te odpowiedzi, które pojawią się w odpowiedzi na to pytanie, to są odpowiedzi, które będą też przydatne w uczeniu samodzielności myślenia. To są odpowiedzi, które będą przydatne w uczeniu współpracy. I tak przykładowo, nie bałem się, tak? Zaczynałem od prostych rzeczy, czy od szlaczków, czy od płytkiego basenu. Ktoś mi towarzyszył, ktoś mi pokazywał, ktoś zwracał mi uwagę, podpowiadał, co mam poprawić. To są dokładnie te same interwencje nauczyciela, których potrzebujemy, jak uczymy chociażby zarządzania sobą. No ale ponieważ, znowu to powiem, ponieważ to musi być ustrukturyzowany, metodyczny proces rozwijania kompetencji, to tych kompetencji, które rozwijamy, musi być w szkole mało. Znaczy nie możemy jednocześnie przy okazji rozwijać 20 kompetencji. My w programie Szkoła dla Innowatora stosowaliśmy taki model rozwijania kompetencji. Model jest autorstwa Billa Lucasa i Helen Spencer. Troszeczkę go zaadaptowaliśmy na nasze potrzeby. On się składa z 4 elementów. Po pierwsze, dobrze zrozumieć, czym są te kompetencje, które chcemy kształcić. Wyjść poza taką ogólną, hasłową definicję. Po drugie, stworzenie klimatu w klasie, który sprzyja rozwijaniu tej kompetencji. To, o czym mówił bardzo mocno Jacek Pyżalski w swoim wystąpieniu. I dopiero trzecim etapem jest tak naprawdę ten proces uczenia się, czyli tworzenie sytuacji edukacyjnych z wykorzystaniem różnych metod, sytuacji, w których uczniowie mogą tę kompetencję zdobywać. I taki horyzontalny, czwarty etap, stałe angażowanie uczniów w ten proces i stwarzanie również poza edukacją, samymi lekcjami okazji do praktyki. To jest model teoretyczny, ale on ma też bardzo praktyczne implikacje i można go traktować jako takie kolejne kroki szkoły. Po pierwsze, wybierzmy kompetencje, na której jako szkoła chcemy się skupić. Wybierzmy ją dobrze, zrozummy. Zrozummy, powiedzmy sobie, co my chcielibyśmy, na przykład w zakresie współpracy od naszych uczniów na koniec roku. Co byśmy chcieli, żeby oni byli w stanie zrobić. Dalej, zastanówmy się, jeżeli chcemy uczyć uczniów współpracy, to jakie normy klasowe, jaka przestrzeń edukacyjna będzie sprzyjała temu, żeby uczniowie ze sobą współpracowali. Jakie zasady powinniśmy w klasie wprowadzić, żeby ta współpraca była bezpieczna, żeby na przykład nie narazić się na jakieś elementy przemocy, o których mówił Jacek. Dalej, wybierzmy metody pracy, które możemy zastosować, czy to praca w parach, czy to praca w grupach, czy to chociażby projekty edukacyjne realizowane wspólnie. Angażujmy stale, twórzmy okazję do praktyki, a potem bardzo ważny kawałek, który w tym oryginalnym modelu nie był obecny, a my zwracamy na niego uwagę, to jest monitorowanie rozwoju kompetencji, czyli zobaczenie tego, jak te kompetencje się rozwijały, co uczniowie wiedzieli na początku, co uczniowie potrafili na początku, powinienem powiedzieć, a co potrafią na przykład po roku pracy. No i ten pierwszy krok postaram się Państwa szybko przeprowadzić przez te 4 kroki. Po pierwsze właśnie dogłębne zrozumienie kompetencji, czyli takie wyjście poza chwytliwe definicje i rozbicie takich ogólnych definicji generalnych na zestaw umiejętności złożonych i postaw, które się na daną kompetencję składają. I myśmy to zrobili w tym programie dla 5 kompetencji. Na początku mamy tę ogólną definicję, prostą, jasną, klarowną, ale tak naprawdę niezbyt użyteczną w pracy nauczyciela, bo czytając tę definicję, nauczyciel dokładnie nie wie, czym ma się zająć. Dlatego to, co Państwo widzicie po prawej stronie tego slajdu, to jest taka duża mapa, widzicie, zobaczycie ją też w tej publikacji i w kilku innych materiałach, które otrzymacie, to jest tak naprawdę mapa kompetencji, która dzieli ten duży koncept, bardzo generalny, abstrakcyjny, na jakieś prostsze, wyuczalne elementy. I mówimy sobie, że żeby mówić o tym, że uczniowie współpracują ze sobą, to oni muszą umieć się ze sobą komunikować, to jest pierwsze ramię. Oni muszą potrafić wnosić wkład w pracę grupy, czyli podejmować takie działania nastawione na osiąganie synergii. Muszą umieć regulować tę współpracę, ustalać jej zasady, dawać sobie informację zwrotną i potrzebują takiej postawy indywidualnej odpowiedzialności. I my dalej to dekomponujemy na jakieś konkretne elementy i jak mówimy o komunikacji, to jest słuchanie, formułowanie wypowiedzi, uwspólnianie rozumienia, praca z informacją zwrotną i tworzenie przestrzeni do wypowiedzi innych. I to już się staje dla nauczyciela tak naprawdę taką konkretną wytyczną do tego, jak pracować, jakie zadania proponować uczniom i dzięki temu
z czegoś bardzo abstrakcyjnego schodzimy do takich bardzo konkretnych, podstawowych rzeczy, które da się, na podstawie których da się stworzyć program pracy z uczniami, program, który angażuje więcej osób niż tylko jednego nauczyciela, bo na żadnym przedmiocie nie ma wystarczająco czasu, żeby taką kompetencję w całości rozwijać. No i ten element, który jest na slajdzie w lewym dolnym rogu, to jest taki przykład linii rozwoju, czyli opisu tego, co na różnych etapach procesu uczenia się potrafią zrobić uczniowie. Obserwowalne zachowania uczniów. Tutaj na przykładzie informacji zwrotnej, od etapu pierwszego, kiedy uczeń po prostu pomija informację zwrotną, do etapu czwartego, gdzie on tę informację zwrotną jest w stanie dać ją w sposób konstruktywny i skorzystać z niej dla swojego rozwoju. To są rzeczy, które nauczyciel jest w stanie zaobserwować. Dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba tego robić samodzielnie, bo my to w projekcie zrobiliśmy. Dla tych 5 kompetencji mamy takie mapy kompetencji oraz dosyć rozbudowane linie rozwoju, więc to wszystko jest teraz do wykorzystania. Dalej o klimacie, czyli tym drugim kroku, ale znowu, wiemy, że w takiej szkole pruskiej, zdominowanej przez hierarchię, podporządkowanie, strach przed oceną, rywalizację, przymus, obowiązek, w takiej szkole kompetencje proinnowacyjne rozwijać się nie będą. Potrzebujemy troszeczkę przesterowania na inne tory. Tutaj gościmy szkoły, które świetnie to zrobiły. Ale znowu, bardziej w praktyce. Co to znaczy zmienić klimat w klasie? Takie 4 obszary. Relacje panujące w klasie, relacje pomiędzy uczniami i nauczycielami, ale też pomiędzy nauczycielami i nauczycielami a dyrekcją. To jest bardzo ważny kontekst tego, w jakim kontekst rozwijania kompetencji. Po drugie, przestrzeń sprzyjająca uczeniu się, usunięcie rozpraszaczy, ale też zaaranżowanie w taki sposób, żeby ona pozwalała pracować w parach, pozwalała pracować indywidualnie, dawała przestrzeń do wyciszenia się, ale też takie przyjazne przestrzenie wspólne. To widzieliście na slajdach w tej pierwszej sesji, ci z Państwa, którzy w niej uczestniczyli, że to też zmienia perspektywę patrzenia na szkołę jako miejsce przyjazne, w którym chce się uczyć. Zadbanie o dobrostan uczniów, bo we frustracji, w strachu, w stresie te kompetencje się nie będą rozwijały. I taki kluczowy, zostawiłem sobie na koniec, komponent tego klimatu, to są praktyki dydaktyczne. Praktyki, które my w programie rozwijaliśmy, 4 takie praktyki. Zadawanie pytań otwartych, informacja zwrotna zamiast stopnia, praca z błędem jako okazją do uczenia się i praca w parach i grupach. I to okazało się chyba taką największą tajemnicą sukcesu tych zmian dydaktycznych, bo to są rzeczy, które mogą zastosować wszyscy nauczyciele. Bardzo trudno użyć tej wymówki, nie mam czasu. One pasują na każdy przedmiot, to jest bardzo, bardzo istotne. I to jest taki ten komponent, który da się robić przy okazji. Tak? Wprowadzając program, realizując program nauczania, można po prostu realizować go, stosując inne praktyki dydaktyczne. Więc widzieliśmy to w naszych szkołach, które część z nich wprowadzała jedną praktykę wybraną, część kilka z nich, że to działało super i to zostało w tych szkołach na dłuższy okres czasu. I dopiero mając taki klimat sprzyjający rozwijaniu kompetencji, możemy mówić o takim trzecim kroku, czyli zarządzaniem procesem uczenia się. I znowu, mówimy o tym, że rozwijanie kompetencji to jest taki proces stopniowego budowania samodzielności ucznia. Od momentu, kiedy ten nauczyciel mówi, działa, pokazuje i opisuje to uczniom, do momentu, w którym nauczyciel oddaje pole w zupełności uczniowi, uczniowie pracują samodzielnie. Tutaj na przykładzie krytycznego myślenia, analizy tekstu publicystycznego, od takiego momentu, gdzie nauczyciel mówi, jak dzieli się z uczniami tym, jak analizuje tekst i opowiada, co się dzieje w jego głowie, kiedy on to robi, do takiego momentu, kiedy uczniowie najpierw przy jego wsparciu takim bardzo intensywnym pytań, odpowiedzi, potem poprzez karty pracy, chociażby takie mniej intensywne wsparcie, do samodzielności pełnej zmierzają. I żeby przez cały ten proces budowania samodzielności ucznia poprowadzić, nauczyciele potrzebują sporo kompetencji w zakresie stosowania różnych metod nauczania. I chcielibyśmy zweryfikować negatywnie taką tezę, która stawia w opozycji te metody podające, metody aktywizujące. Stawiamy taką tezę, że w procesie rozwijania kompetencji jest miejsce i na jedne, i na drugie. Na początku procesu, tam gdzie budujemy podstawy pod rozwój kompetencji, przekazujemy jakąś wiedzę proceduralną, sprawdzą się metody podające, one nawet sprawdzą się bardziej niż metody aktywizujące. Tam gdzie uczniowie
no właśnie, muszą się przygotować do działania. Potem im dalej w tym procesie usamodzielniania, tym większe znaczenie będą miały metody aktywizujące oczywiście. Wtedy, kiedy dzieciaki praktykują, przenoszą do innych kontekstów, doskonalą te umiejętności, które posiadają, wtedy to uczenie przez doświadczenie, dociekanie, samodzielne poszukiwanie, eksperymenty, projekty, wtedy ono sprawdzi się najlepiej. Jeżeli zastosujemy tylko metody aktywizujące, to jest spora szansa, że z zadaniem poradzą sobie ci, którzy już jakieś zalążki tej kompetencji posiadali wcześniej, a ci, którzy jej nie posiadali, albo się wycofają i powiemy sobie, o, oni nie angażują się w pracę w grupie, oni nie zaangażowali się w ten projekt, ale być może nie dlatego się nie zaangażowali, że nie chcieli, ale być może dlatego, że nie umieli. I taki przykład informacji zwrotnej chociażby, możemy oczywiście poprosić po prostu uczniów bez żadnego przygotowania, żeby udzielili sobie informacji zwrotnej i ocenili współpracę, jak mi się pracowało nad projektem. Tylko to nas prowadzi do potencjalnej katastrofy, do jakiejś kłótni, konfliktu. Najpierw, ucząc się informacji zwrotnej, powinniśmy uczniów przygotować, chociażby przekazać im wiedzę, ustalić, jakie są zasady informacji zwrotnej, jakie zasady, jakie normy będziemy, jakimi zasadami będziemy się kierowali, udzielając sobie tej informacji zwrotnej. Z czego w ogóle składa się informacja zwrotna, tak? Jaki schemat jest informacji zwrotnej, że trzeba podać jakieś plusy, jakieś minusy, jakieś delty, jakieś sugestie dotyczące rozwoju. Pokazuję tylko przykład, żeby powiedzieć, że takie wrzucenie na głęboką wodę, wrzucenie w praktykę nie zawsze musi okazać się sukcesem. Więc kluczowe jest to, żeby nauczyciel miał szeroki repertuar podejść, metod i technik, które może stosować zależnie od tego, jakie cele sobie stawia. I to był nasz cel w tym projekcie. Chcieliśmy poszerzyć repertuar praktyk, metod, podejść, ze stosowaniem których nauczyciele czują się w klasie komfortowo, ze stosowaniem oczywiście na swoim przedmiocie. O zadaniach interdyscyplinarnych było już wiele, więc zaoszczędzę troszeczkę czasu i nie będę o nich mówił, ale w zadaniach interdyscyplinarnych staraliśmy się te wszystkie podejścia połączyć, czy pokazać, jak to można zrobić. Od prostych praktyk do chociażby projektów, do eksperymentów i tak dalej, i tak dalej. No i ważny krok czwarty, angażowanie uczniów. Nie da się praktycznych kompetencji nauczyć bez praktyki, tak? Nie nauczymy współpracy dziecka, ucznia, uczennicy, która nie podejmie współpracy z kimś innym. W związku z tym w ogóle generalnie również do nabywania wiedzy potrzebne jest zaangażowanie poznawcze uczniów, to jest oczywiste dla nas wszystkich, ale w tym konkretnym kontekście kompetencji to jest szczególnie istotne, więc na to zwracamy uwagę. Te trzy takie komponenty, które są super ważne dla zaangażowania, takie warunki konieczne zaangażowania. Przekonanie ucznia o własnej skuteczności, czyli przekonanie, że on, ona są w stanie poradzić sobie z wyzwaniem, które przed nimi stawiamy. Po drugie, nastawienie na rozwój, czyli to z badań Carol Dweck, tak zwany growth mindset, tak? Czyli nastawienie na to, że to, co umiem, zależy ode mnie i jest dynamicznie, może się zmieniać w czasie. I trzeci komponent, wytrwałość, czyli taki w pewnym sensie upór w dążeniu do celu, tak? Nie poddawanie się wbrew przeciwnościom. I to są super ważne elementy, bo bez tych komponentów nie da się zaangażować uczniów w uczenie przez działanie, nie da się zachęcić ich do podjęcia nowej aktywności wbrew strachowi przed porażką i w tym sensie to są super, super kluczowe elementy. I jest to szczególna przestrzeń do interwencji wychowawczych. I o tym chciałbym bardzo powiedzieć, bo mamy wrażenie, pracując też z wychowawcami klas w wielu programach CEO, że ta przestrzeń działalności wychowawczej, ona jest ciągle niewykorzystana, że ciągle jakoś szukamy pomysłu na to, co w tej przestrzeni wychowawczej robić, a to jest na pewno taki obszar, który może być do tego wykorzystany, bo gdzie, jeśli nie na godzinach wychowawczych, na spotkaniach z wychowawcą, rozmawiać o własnej skuteczności, uczyć się widzieć ten swój wpływ. Ale nie tylko te komponenty, bo zwracamy uwagę też na celową praktykę, czyli zauważamy, że nie każda praktyka będzie rozwijała kompetencje. Żeby ona rozwijała kompetencje, ona musi być między innymi zakończona informacją zwrotną. Nie chodzi o to, żeby tylko robić, ale chodzi też o to, żeby potem nauczyciel, ja sam albo mój kolega powiedzieli mi, co dobrze wyszło, co warto poprawić. To jest super istotny element uczenia się.
Oraz powiem jeszcze o umiejętnościach metapoznawczych, czyli o takich specyficznych umiejętnościach związanych z uczeniem się, które budują samodzielność uczniów. I też na to staraliśmy się zwracać uwagę w naszym projekcie, żeby uczyć uczniów planowania, wyznaczania własnych celów, samooceny, czyli tych umiejętności, które przydadzą im się nie tylko w rozwijaniu kompetencji, ale w ogóle w dorosłym życiu i w książce, którą oddajemy dzisiaj w Państwa ręce, też jest taki spory rozdział o tym, jak rozwijać umiejętności metapoznawcze uczniów. I ostatnio, tutaj mówiliśmy z takiej perspektywy dydaktycznej, ale my staraliśmy się pracować z całą szkołą, tak jak mówiła na początku Małgorzata, i chcę powiedzieć, że to, co widzieliśmy, to jest to, że skoncentrowanie się na kompetencjach może być dźwignią do zmiany kultury całej szkoły. To nie jest proces, który wydarza się przez rok, ale to jest proces, który może być zainicjowany takim mądrym, wspólnym namysłem nad rozwijaniem kompetencji. W publikacji, którą przygotowujemy, finalizujemy, za chwilę będziemy ją też upubliczniać, dla dyrektorów szkół z rekomendacjami, zwracamy uwagę na to, że to jest obszar takiego własnego zaangażowania szkoły. Począwszy od decyzji, na jakich kompetencjach chcemy się skupić, od współpracy nauczycieli w tym, jak tę kompetencję zastosować, zmian w przestrzeni szkoły, w praktykach dydaktycznych, w formach zadań, w formach organizacyjnych pracy, bo też te szkoły, z którymi pracowaliśmy, super fajnie wprowadzały innowacje w tym obszarze, aż po taki moment, w którym, i takie szkoły też mamy, gdzie kształcenie kompetencji stało się wyróżnikiem tej szkoły na tle innych placówek. Uśmiecham się w kierunku jednej ze szkół, myślę, że doskonale wiedzą, która to szkoła, ale to jest naprawdę potencjalny atut, bo o tych kompetencjach będziemy mówić coraz więcej i coraz bardziej to będzie atrakcyjne, mam nadzieję, też dla rodziców. Raz jeszcze zapraszam Państwa do tej publikacji i dziękuję za uwagę i oddaję głos Agnieszce. Dzięki uprzejmie.